Siemaneczko, moje mordeczko, rzuciłem prawie słuchawki. Witam cię na moim live'ie, jest Chris Crab Mechanic. Dzisiaj wam pokażę mniej więcej, co zmieniłem w poprzedniej SM42 i pokażę wam... Kurde! Pokażę wam przez chwilę SM31. Dobra, nie widzieliście nic, koniec. Tak jak mój kolega mówi. Widzicie tamte jeziorko? Teraz nic nie pamiętasz. Muszę się patrzeć plecami, no Boże. Więc... Zewnętrznie nic nie zmieniłem. Zostawiłem napis, chociaż on nie jest prawidłowy, bo nie ma w prawdziwym modelu tego napisu. Ale jest nowa dźwignia. Uruchamiamy ten silnik. I teraz lokomotywanie ruszy. Trzeba włączyć silnik, który te... I też... Ta dźwignia obsługuje ten dym. Bo jak wyłączę, to już się dym nie pojawi. Jak? Ja to podłączyłem? Nie podłączyłem? Podłączyłem. To jest na N. Może tylko się poruszało. Albo, no właśnie, to jest timer, no to jest opóźnienie, wiadomo. Uwaga, uwaga, uwaga. SM31. Jest naprawdę podobna. Też jest takim prostokątem. No tutaj to troszkę jest przesadzone, według mnie. Ale inaczej by się te osi nie zmieściły i by nie miały możliwości skrętu, chociaż nie wiem, czy te lokomotywy w ogóle będą mogły skręcać. Dobra. I można wchodzić nie od tej strony. I tutaj się akurat wchodzi właśnie przodem niż bokami. Chyba tak samo jak w realnym modelu. To jest środek. Nasza lokomotywa. To światła tutaj w sumie to samo co SM42, więc mamy tutaj światełka. Tak samo też mamy włączenie silnika. Nie, to nie silnik, to jest silnik. Bo to jest czuwak. Który też tutaj działa, bo musi działać przecież. I chcę zrobić jeszcze jedną przeróbkę dla wszystkich moich lokomotyw, zanim zrobię ST44. Bo chcę zrobić taką renowację, że będzie model oprócz przycisków, które tylko działają, przyciski bzdurne. Takie, które nic nie zrobią. Bardziej mi tutaj chodzi o hamulce. Które tu nie będą mieć sensu, ale... Maszynownia. System czuwaka. Silniki, trąbienie. Tu mi się już nie chciało malować. Tutaj mamy ten silnik, dymienie. Tutaj widać od tyłu. O, tu nie przemalowano, nie, nie widzieliście tego. To jest też ta ikonka od jazdy. Już wam pokazuję, że to też działa. To czekajcie, uruchamiam silnik. A czy tutaj? No właśnie, też trzeba silnik. Na przykład nastawnik do tyłu. I tutaj też to jest. Blokada jakby. Wiem, że niektórzy widzieli, ale niektórzy też nie widzieli, więc pokazuję od zera. Jazda do tyłu. Jest to lokomotywa serio mocna i szybka. Trąbi. Okej, i tak wygląda w sumie SM31. Też tak wielka będzie ST44. Witam nową osobę na live'ie. Ponieważ... Te potrójne wózki są duże. Bardzo duże. To robię... To zrobimy na szybko. Ja zrobię... zmianę. A, jeszcze jedno ważne info. Z Neferem już nie będziemy grać z Scrapa,
Jemu się chyba najwyraźniej znudził albo coś. Więc zostaje tak naprawdę ja solo. Nie będzie tych śmiesznych już momentów, co kiedyś. To znaczy, że nie będę mieć fajny moment nikt z tej serii. Niestety. Dobra. To hamulec tam tu i tutaj hamulec lokomotywy. Będą sobie latać te hamulce, bo tak. I tak ma to zostać, tylko zmienić tego kolor. I temu końcówkę nadać czarną. Nie, jest tutaj coś jak... taka kuleczka, która by mogła posłużyć. Jest. Jakie to głupie! Okej, mamy jeszcze tutaj taki. A, pal 1 na 1, zobaczymy jak on zadziała. No dobra. To mogę... tak? Jedni. Hamulec lokomotywy. Tutaj będzie hamulec składu. Będzie tak ustawiony, no co tam. Switch. No i mamy teraz... O nie! Maksymalny hamulec. O nie! Maksymalne wypuszczenie. No weź na jazdę! Czyli tak, gdzieś tak musi to być ustawione. Dobra. To jest tylko pozycja albo hamowanie na... Okej, nieważne. Można jechać. To tyle z tej zmiany w tej lokomotywie. Teraz szybko SM42. No jest o wiele mniejsza i ładniejsza. Hamulce się nie zmieszczą. To zrobię tylko jeden na przykład składowy. Jedyny hamulec. Przecież tego nie zauważyć, nie? Braku hamulca. Chyba. Na jazdę! Jeszcze! 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 Dobra, jedziemy. No i EU07. Do starych czasów wraca. Wiem, że mam tam tory, ale... komu się chce idealnie wstawiać na tory? Chyba, że chce się testować. No dobra. Teraz będzie troszkę inaczej, bo z dwóch stron to muszę zrobić. Tu jeden. Tutaj lokomotywy. Albo tak, tak. Tak kula. To. To jest zielone. Jasno zielone. Ale hamulce już są... tu chyba był brązowy. Dobra. I z drugiej strony. Ja sobie nie wyobrażam, jak zrobię T41, które nie laguje. Ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego nie obiecuję, że ja zrobię to ET.
Na razie, dopóki jest słaba optymalizacja, to musimy żyć pojedynczymi lokomotywami. Czekajcie, żeby to było jakoś porządne. SM. Teraz tak. Jest poprawione zdjęcie. No to teraz trzeba będzie budować ST. No to teraz wózek. Wózek. Dwa wielkie wózki. I początek wykwipunku to będzie coś wymaganego. Dobra, oraz wiadomość przeglądarka z SM-ką. ST znaczy jeny. Google ST44. Grafika. To są różne kolory. Ale i tak robię ten najbardziej podstawowy. Czyli cała silna lokomotywa. Nie no, by nawet pasowało, bo też jest taka długa. O, witam kolejną osobę. Teraz patrzę na zdjęcia lokomotywy. Jak mam się za to wziąć? Nie mam pomysłu, ale biorę ekwipunek. No tak, potrzebuję. To Cynefer. Niestety to nie jest powód, dlaczego z nim już nie będę grać. Niestety. A co to? Słonkę zło? Dobra, zobaczmy. Co to znaczy nie ma notyfikacji? I opuścił. Typowy Nefer. Wchodzi, pisze. I opuszcza. Zrobiłem takie lampy, to będzie mieć wystająco, więc ta będzie pasować. Oraz ta malutka, ta. Eks. Dobra, więc mam problem. Co były tu wybudować? Dobra, ja muszę zrobić tą podstawę całą. Okej. I taka ciekawostka, że te moje tory tutaj najszersze, nazywam je szerokimi. Lokomotywy, które się mieszczą na takie szerokie tory, odtąd dotąd, nazywam szerokotorowymi, czyli moje. Lokomotywy, które odtąd dotąd, normalnotorowe, akurat pasuje już ta nazwa, ponieważ większość workshopa robi lokomotywy na taką skalę. A to są wąskotorowe, które nawet nie wyglądają jak wąskotorowe, ponieważ lokomotywy najczęściej są gdzieś o wiele większe niż moje. Ha! Dobra. Teraz te zderzaki grube. Takie grubaśne, takie wielkie, o! Tu mogę zaokrąglić to nawet. Detail. Detale, chodźcie tu, okej.
Dobra, jeszcze muszę raz zajrzeć. Tak od boku, okej. Okay. Czyli od razu po tym jest. Jakiekolwiek to. To jest środek. Żeby nie było to za długie, to tam tu. O jedny. Teraz wziąć drugi wózek. Albo najpierw liczę, jak tutaj to zrobiłem. A nie, ja się ruszyłem o dwa. O jeden tam. Siłodunio. Tak? A, bo tutaj nie ma tego steżaka, no dobra. To jest środek na pewno. Dobra, tyle ile mogłem przez ten podnośnik. No i znowu będzie sen. Ile odstępu tylko? Dwa kloce od mechanicznych. W sumie też już SM31. No bo wykorzystałem te same wózki. Więc oraz jest tej samej długości. No to już na tory wstawiam. Jeszcze dla śmiechu. Nie trafiłem. Trafię. Trafiłem. Z hukiem. Ja. To będzie jedyna lokomotywa, którą zrobię tylko na live, ok? Teraz wam pokażę coś. Teraz, przepraszam. Widzicie tego pick-upa? On idealnie się zmieści. Patrzcie. Teraz patrzcie na to. Samochód pociąg. To jest serio chyba mój jedyny pojazd, który jest taki szeroki. Tylko w sumie jego sprawdzałem. Nie wiem jak tam inne, ale zostawię dla Beki tego Forda Raptora, którego zbudowałem. Tak wygląda w środku, ale teraz to jest nieważne, ponieważ buduję ST. Będzie problem, bo to jest dwukabinówka znowu. A wiadomo jak to bywa z dwukabinówkami. Jeszcze zdjęcie potrzebuję. Okej. Tak. Tu jest chyba środek. To by dobrze wyglądało w ten sposób, ale zobaczmy jak by wyglądało, gdyby to było tak zrobione.
No, z zewnątrz wygląda ostatecznie, a gdybym to zrobił wyższy oklot. Nie, no, wolę, żeby to było niższe. Teraz, jak to wygląda? Znowu. Okej, po bokach takie dwie szyby. Jedna taka o wiele mniejsza. Zrobił taką. Nie wiem, jak to będzie szczerze wyglądać, ale jakoś na pewno. Dobra, może nawet i będzie wyglądać. No, to są takiej samej długości, te nawet trzy okna. Teraz bym zrobił takie okno. Trzy okna, więc trzeba się słuchać opisu. Znaczy zdjęcia. O Boże, to nie wygląda z tymi trzema. Mogę najwyżej tak przedłużyć jedno. I tutaj tak skrócić. No. Tak może będzie lepiej. Teraz robić deskę wielką. Muszę po to już sięgnąć po interior. Google. Nie YouTube. Te polecane są takie troszkę dziwne, ale tutaj powinno się roić od zdjęć właśnie. Już maszyna jest. Nie ma serio? Nie wiesz, że jak pisałem ST44, to mam tutaj Big Boya. To jest jedyne? To nawet nie jest. Ta, to jest ST09, no jo. To! Jest zardzewiałe, ale oddaję tą lokomotywę. Ciekawie wygląda, ciekawie. Ja bym urealnił w skrapie tak, żebym lekko pochylił tą deskę, co taki na dwa bym musiał na początek zrobić. Chcę zrobić to tak najrealniej, jak tylko umiem. Żebym potem miał czym się bawić na torach. To już takie trzy wtedy. Tak troszkę jest przesunięte. No właśnie, żeby się tam hamulec mieścił. No dobra. Tu weź raz, dwa, trzy, cztery. Będzie wejście i teraz to powtórzyć z drugiej strony. Chyba tak samo. Czekajcie. Teraz tak pobiegnę i
dobra, jest tak samo. Czekajcie. Tak. Nieważne, to jest to przetrzy. Aha. Dobra. Błąd. Okej. Ten piękny widok. Tutaj buduję lokomotywę, a tutaj obok. Tak sobie samochód stoi. Jak gdyby nigdy nic. I z tego co wiem, w lokomotywie ST-44 jest odsłonięta zupełnie maszyna. Maszynownia. Tu możesz od razu gdzieś po wejściu będzie ta maszynownia na przykład. Tu. A, jest tutaj mi przydać ściany. I maszynownia będzie tu. Przejście po tej stronie. Albo tak niższy nawet. Dobra. Oraz też są takie okienka. To nie tak co dwa. Tutaj już trzy są. Jej, idealnie. Będą one jeszcze przyciemniane. Jak to wygląda? Zbyt pasażersko. Ja bym ograniczył tutaj ilość, na przykład tutaj by nie było. Ani tutaj nie było. Tak co dwa, tutaj by nie było. A nie. Nie mogę tak zrobić.
powiększyć również okna. Więc do 4 3 odstępu 4 odstępu 4 tak przyciemnić tutaj, usunąć to. Kolejne 4, raz, 3, 4, 5, 6, 8, 3, jeszcze 3. No dobra, niech to będzie nawet tak nierówne. Tak? Nie. Po tym raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest taka pseudomaszynownia. Teraz jeszcze raz zdjęcie. Inaczej to zaokrąglę. Mogłoby być tak. Właśnie jeszcze tutaj. Skupienie poziom 3000, żeby niczego nie zepsuć. No niestety to jest serio dwukabinówka. Będzie serio tutaj też zabawy, bo to jest spalinówka. O, rym! Teraz ten drugi detal. Takie detale. Nazwy są najlepsze. Są proste tak naprawdę dla stwórcy. Bo to są skróty tam.
też używam czasami skrótów. Już nie pamiętam, do czego tak używałem podobnie skrótów, że to było takie... Co to jest? Ale do czegoś tam też używałem. O! Krzywa barwa. Dopiero teraz widzę. Ten kolor. No tak, to po środku tutaj lampa. Okej, oraz... To jest tak jakby to. Potrzebuję nowy detal. Mógłby to być nawet taki detal, ale nie był za duży. Jest troszkę przy duży. O, jakaś lokomotywa zatrąbiła, tylko po trąbieniu ciężko stwierdzić model. Nie wiem, biorę jakiś... O Boże, nie. Mogę tak. I nad tym by był reflektor. Ale nie tak. Iść tu. Tu, tylko czy mamy większy reflektor? Nie ma po angielsku. Jakiś wielki... No... To niestety nie jest świecące. Aaaa... I thank you. Sled path light. Jakie to małe, no Boże nie. Muszę zostać przy tym. Później może ewentualnie zmienię jeszcze wygląd. A właśnie naprzód muszę postawić jakąkolwiek lokomotywę, najlepiej taką najmniej lagującą, a najmniej lagująca to jest SM42, bo jest najmniej sama, najmniej mechanizmów. O właśnie. To teraz musi się... To nawet wyjdzie. Kręgosłup pomocy. Okej, jeszcze postawię na 20. No jasne, jeszcze tutaj muszę wstawić te czerwone światełka. No tak? Może? Albo tam wyżej to światło i tam pod tym. Ciekawe jak to wyglądało. Na pewno bliżej to ST moim zdaniem. Moim. Jakim niskim tonem, nie mówię, to jest straszne. No lepiej. O, taki ton, taki przynudzony, o ja. Jej. No wygląda tak jakoś jak to ST. Zewnętrznie.
tutaj będzie hamulec, zabawka. Czekajcie, o nie, zapomnijmy o jednej rzeczy. Tutaj jest to ME. To jakaś wtórna logiczna. Czyli po prostu... Ja tak nazywam... Niepotrzebny. Tak to nazwijmy. To będzie podłączone pod to. Gdzieś tam będzie tego wkurzającego napisu. Że przycisk jest do niczego podłączony. Można też do programatora i tak dalej, i tak dalej, tak połączyć, ale... Postawiłem już, postawiłem na to. W sumie już mogę dać... O nie, ja muszę zejść z to. Co się stanie, gdybym SM-ką podjechał bliżej? Znacznie bliżej tej lokomotywy. Czy będą dalej laki? Nie, nie będą. To w sumie są lekkie, ale... A mam tutaj zbudować, a nie jakieś roleplaye robić. Później roleplay. Detail. Czy ja biorę ten właściwy? Biorę ten właściwy. Żeby to ładnić, jeszcze jakiś jeden detal, który by pasował. Albo ten. Ten jest taki zaostrzony, to nie będzie tego widać. O, właśnie. Teraz jak to ustawić, to ta lokomotywa powie. Trzeba podjechać. Jak widać się bardziej rozluźnia. A, tu ja mam aż tyle drogi. Co ja się będę lecił. Dobra. Czy to jest... O, wysokość będzie ważna. Jak gdzieś tu, czyli muszę dać... Tu na przykład...
gdyby to było proste. Chyba że ST ma takie wielkie. ST ma właśnie takie kwadraty, prostokąty. O takie właśnie ma. Dobra, to z przodu jest zrobione, teraz z tyłu, ale słabo wygląda z tym wielkim strzakami. Może jednak będę używać tylko tych średnich. Chyba tak niezbyt fajnie wygląda w tej grze. A w drugą stronę też nie chcę rozciągać, ponieważ też by nie wyglądało. Teraz z drugiej strony te odbijaki. Zrobię też, znaczy przerobię tą lokomotywę na M62. Bo to będzie proste, tylko gdzieś te strzaki jakoś przesunąć oraz nadać światła. Taki inny. No, lokomotywę mogę już zdjąć. Teraz tu dać tylko na 20. Teraz pobawić się logicznymi. Jakie były wtedy? Aha, takie. Takie by pasowało. To tutaj będą teraz te przyciski. Nastawnik jazdy jest tutaj. Tak, 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 tak. Mamy z przodu, to będzie kabina A. To silnik. Tutaj będą silniki. Jok, tutaj dużo miejsca. Podłączyć
te prawidłowe, też tak nazywam te jazdy mieszczące do przodu. A właśnie, czy ktoś jest za tym, żebym uszył nowej muzyki ściągnął? Bo ja już pamiętam, na pamięć każdą. Tak, więc to jest... Jazdy do przodu, to będzie na... Tak... Oraz kierownicy tu, bramka Ind. Bramka Baksor i tutaj wyjść do silnika. To będzie mieć na pewno silnik włączony. Coś będzie nie tak. No, jeszcze musi być ta blokada jazdy, no to... Nie, ja muszę zajrzeć do jakiejkolwiek lokomotywy dwukabinowej. To jest jedyna dwukabinowa. Tylko na razie zbudowałem. Taka, która wykorzystuje aktualne technologie. Dobra. Więc to wchodzi tu, ale tutaj nie ma tego diesla, bo robię teraz diesel, więc nie ma tutaj ksor. Czy by tutaj przeszkadza? Muszę sięgnąć po SM31. Do maszynowni znowu. To jest bramka Ksor i to oraz to jest podłączone. No będzie na pewno problem, a jeszcze będzie na pewno problem, jeśli by się traktowało chyba tylko to. Chyba, że nie. Tak, jest problem. Lokomotywa PAP jedzie teraz bez problemu do przodu. Tutaj jeszcze muszę to podłączyć przecież. Nie było. To nie jest ksor. Bo pod ksor to w ogóle. SM31ME. SM42. I teraz czy jak zrobię ten błąd, czy to będzie... Nie jedzie. A co tu się dzieje?
Nie jedzie, to jest ważne. Dziękuję, do widzenia. Ok, więc to są podłączone. Zrobisz tak ten na wszelki wypadek błąd. Ok, i to będzie blokować wszystkie inne ksory. Że ustawię koła odpowiednio, to są do przodu, tu są do tyłu. Ok, tutaj ustawię trzy te schody. Będzie na pewno ciężka lokomotywa. Ciężka, ciężka. Czy ja wam też mówiłem, że tej lokomotywy nie dokończę poza live'em? Chyba kłamałem. A ewentualnie chyba, że będę robić dzisiaj drugi live. To wtedy nie kłamałem. Teraz tutaj wyjście. Okej. Teraz uwaga, test. Jedzie, więc działa. Dobra. Dobra, zobaczyć, będę mógł zrobić drugi live. Ale jak nie, to dokończę poza live'em i będziecie wiedzieć pewnie połowy rzeczy, jak to zrobiłem. Dlatego pewnie powstał poradnik jakiś. To dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobał. Albo w kolejnym live, który będzie za chwilę, dokończę tą lokomotywę, albo poza live'em. Nie wiem. No to, czy też oglądaliście. Do zobaczenia, cześć! Spędzać teraz to nowe pożegnanie.